czy ja tylko naczelnika kontrwywiadu armii. No tak. Już 3 tygodnie wojna toczyła się na terenie Niemiec i tośmy już dobrze wiedzieli. Gdy dziewuchy były Niemkami, to można je było zgwałcić, potem rozstrzelać i uszłoby to niemal za wyczyn bojowy. Gdyby to były Polki albo nasze, ruskie z wywozek, to można by w każdym razie pouganiać się za nimi po warzywniku, klepiąc po tyłkach. Niewinny żart i tyle. Ale skoro poszło o polową żonę naczelnika kontrwywiadu, to 3 frontowym oficerom jakiś tyłowy sierżant zerwał ze złością epolety z dystynkcjami nadanymi rozkazem dowództwa frontu, zdarł ordery przyznane im przez prezydium Rady Najwyższej i teraz tych wojaków, co walczyli całą wojnę i przedarli się przez niejedną być może linię nieprzyjacielskich okopów, oczekiwał sąd wojenny, którego skład nie dojechałby zapewne do tej wsi, gdyby nie ich czołg. Zdmuchnięty kaganek, bo i tak wypalił już wszystko, czym można było oddychać. W drzwiach wycięte było lipko wielkości widokówki i stamtąd tylko padało odbite światło z korytarza. Obawiając się, jakby że z nadejściem dnia karcer wyda nam się zbyt przestronny, podrzucono nam teraz 5. partnera. Miał na sobie nowiutki płaszcz czerwonoarmisty, równie nową czapkę i gdy tak stał naprzeciw lipka, okazało się, że ma zadarty nos, świeżą cerę i policzki całe w rumieńcach. Skąd się wziąłeś, bracie? Ktoś ty taki? A z tamtej strony, odparł dziarsko. Szpieg. Żartujesz? Zdrętwiliśmy aż. Szpieg i żeby sam o tym mówił? Nigdy w ten sposób o tym nie pisał Szejnin ani bracia Tur. Autorzy szeroko kolportowanych w ZSRR powieści kryminalnych. Żarty na wojnie? Westchnął rezolutny chłopak. A jak inaczej z niewoli do domu wrócić? Macie sposób? Zaczął nam opowiadać, jak zeszłej doby Niemcy przerzucili go przez front, żeby mógł tu szpiegować i wysadzać mosty. On zaś natychmiast poszedł do najbliższego batalionu, żeby się poddać, a niewyspany, znużony komendant w żaden sposób mu nie chciał wierzyć, że jest szpiegiem i posyłał do pielęgniarki, żeby dała lekarstwa. Ale zaraz nowe wrażenia przeszkodziły nam w słuchaniu. — Do wychodka, ręce do tyłu! — wołał przez otwarte drzwi chorąży Pala, który całkiem łatwo sam jeden podźwignąłby lufę 122-milimetrowej armaty. Dookoła całego obejścia ustawiony już był łańcuch fizylierów strzegących wskazanej nam ścieżki prowadzącej za stodołę. Kipiałem z oburzenia, że jakiś bęcwo chorąży śmie rozkazywać nam, oficerom, ręce do tyłu. Ale czołgiści spletli dłonie za plecami i ruszyłem w ślad za nimi. Za stodołą był mały, kwadratowy zagonik, pokryty jeszcze niestopniałym, zadeptanym śniegiem i cały zawalony ludzkim kałem tak gęsto i nieporządnie, że niełatwe to było zadanie znaleźć miejsce dla stóp i przykucnąć. Jakoś sobie jednak poradziliśmy i kucnęliśmy całą piątką, jeden bliżej, drugi dalej. 2 strzelców z ponurą miną wycelowało automaty w nas, przypadłych do ziemi. Chorąży zaś już po jakiejś minucie zaczął poganiać. No szybciej, nie zwlekać, u nas prędko idzie robota. Niedaleko ode mnie kucał jeden z czołgistów, chłopak z Rostowa. Wysoki, pochmurny, starszy lejtnant. Twarz miał czarniawą od żelaznego nalotu albo od dymu, ale duża, czerwona szrama przez cały policzek dobrze była widoczna. Gdzie to tak u was? Zapytał cicho, nie śpiesząc się bynajmniej do cuchnącego naftą karceru. W kontrwywiadzie Smiersz! Z dumą i z większym niż trzeba naciskiem zawołał chorąży. Ci z kontrwywiadu bardzo lubili tę niezdarną zbitkę wyrazów. Śmierć szpiegom. Uważali, że budzi grozę. Działa na postrach. A u nas powoli, z namysłem odparł starszy lejtnant. Hełm zadarł mu się na głowie i widać było, że czupryna jeszcze nie strzyżona. Jego frontowy, garbowany tyłek muśskał teraz łagodnie chłodny wietrzyk. — A gdzie to u was? — głośniej niż trzeba szczęknął chorąży.
A w Armii Czerwonej? Bardzo spokojnie odparł starszy lejtnant siedzący w kucki i z tej pozycji mierząc wzrokiem niedoszłego kanoniera. Takie były pierwsze hausty mojego więziennego powietrza. Dzieje naszej kanalizacji. Kiedy teraz wyrzeka się na nadużycia epoki kultu, to rozmowa sprowadza się w końcu zawsze do osławionych lat 37-38. Zaczyna to już być tak stałym odruchem pamięci, jakby nie wsadzano ludzi ani przedtem, ani później, a tylko w 37 i 38. Nie boję się jednak omyłki, gdy powiadam, że potok 37-38 ani nie był jedynym, ani nawet głównym. Był chyba tylko jednym z trzech największych potoków, jakie zostały wtłoczone do mrocznych, cuchnących rur naszej więziennej kanalizacji. Przed nim był potok lat 1929-30. Szeroki i długi jak co najmniej Ob, największa z rzek syberyjskich, który wpędził w tundry i tajgi z 15 milionów chłopów, a może i więcej. Ale chłopi głosu nie mają, piórem nie władają, nie pisali więc ani skarg, ani memuarów. Panowie śledczy też nocy na nich nie tracili, ani nie ślęczeli nad protokołami. Dość było decyzji Rady Gromadzkiej. Potok ten przepłynął, wsiąkł w obszar wiecznego lodu i nawet najgorętsze głowy prawie już go nie wspomną. Wygląda na to, że nie zostawił nawet ran na sumieniu Rosji. A tymczasem wśród zbrodni Stalina i naszych wspólnych, ta była najcięższa. Później zaś był potok lat 1944-46, rozmiarami przenoszący Jenisej. Spływały do rur ściekowych całe narody, a nadto miliony i miliony tych, co namęczyli się także z naszej winy w niewoli, wywiezionych do Niemiec i wracających stamtąd. Stalin przyrzegał rany, żeby zasklepiły się czym prędzej, żeby ciało narodu czym prędzej pokryło się strupami i żeby nie dać całemu temu ciału odetchnąć, odsapnąć, wydobrzeć. Ale ludzie z tego potoku też byli raczej prości i memuarów nie pisywali. Potok zaś 37 roku porwał i poniósł na archipelag także ludzi na stanowiskach, ludzi z partyjną przeszłością, ludzi wykształconych. Przy tym wielu z ich otoczenia zostało w miastach, a ilu wśród nich władało piórem. I wszyscy oni teraz piszą, mówią, snują wspomnienia. 37. Wołga nieszczęścia narodowego. A spróbuj powiedzieć Tatarowi, Kalmukowi albo Czeczeńcowi 37. tylko ramionami wzruszy. A co znaczy dla Leningradu 37., kiedy wcześniej już był tam 35., a dla tych, co dostali repetę wyroku, albo dla mieszkańców krajów nadbałtyckich, czy nie cięższe były lata 48-49? A jeśli fanatycy stylu i geografii wytkną mi, pominięto tu wiele jeszcze innych rosyjskich rzek, toć nie wyliczyłem jeszcze wcale wszystkich cierpliwości. Te potoki na całą resztę się same uzłożą. Wiadomo, że każdy organ ulega atrofii, jeśli nie jest stale używany. Skoro zatem wiemy, że organy same siebie lubią zwać one tym wstydliwym imieniem, tak opiewane i tak bardzo górujące nad wszystkim, co żyje, nie mogą skarżyć się na atrofię najnędzniejszej nawet ze swoich macek, że przeciwnie, mogą pochlubić się ich rozrostem i muskularnością, to łatwo domyśleć się, że były w stałym użyciu. Rury wciąż pulsowały. Ciśnienie bywało raz wyższe od projektowanego, raz niższe, ale więzienne kanały nigdy nie ziały pustką. Krew, pot i uryna, w których się pławiliśmy, tętniły w nich nieustannie. Historia tej kanalizacji to są dzieje ciągłego dopływu i przepływu. Tylko że raz prąd wzbierał, raz tworzył łachy, potem znów przychodziła powódź, dopływy bywały raz mniejsze, raz obfitsze, a jeszcze ze wszystkich stron sączyły się strugi, stróżki, ścieki z rynien i po prostu pojedyncze krople, gdy się trafiły. Wykaz
zestawiony według następstwa czasowego, przytoczony na następnych stronicach, uwzględnia zarówno dopływy składające się z milionów aresztowanych, jak strumyczki, na które złożyły się zwykle niepozorne dziesiątki ludzi, ale bynajmniej nie jest zupełny, jest wręcz ubogi, ograniczony przez moje możliwości badań historycznych. Tu potrzeba wielu jeszcze uzupełnień ze strony ludzi znających przedmiot, a pozostałych przy życiu. Ten wykaz najtrudniej zacząć. Po pierwsze dlatego, że im głębiej w dziesięciolecia, tym mniej pozostało świadków. Wieść gminna przygłuchła, zaćmiła się, a kronik albo nie ma, albo za siedmiu zamkami. Po drugie, dlatego, że nie byłoby sprawiedliwie omawiać tu jednakowym tonem zarówno lata wyjątkowo zawziętych starć, wojna domowa, i pierwsze lata pokoju, kiedy można było już oczekiwać miłosierdzia. Ale jeszcze zanim doszło do wojny domowej, już byli tacy, co wiedzieli, że Rosja przy istniejącym składzie ludności nie nadaje się oczywiście do żadnego socjalizmu, że jest w ogóle zanieczyszczona. Jeden z pierwszych ciosów dyktatura zadała kadetom, konstytucyjnym demokratom. Za cara byli rozsadnikami rewolucyjnej zarazy. Po zwycięstwie władzy proletariackiej rozsadnikami zarazy reakcyjnej. W końcu listopada 1917 roku, w dniach, gdy miała się odbyć pierwsza, nie doszła do skutku sesja konstytuanty, partia kadetów oficjalnie została postawiona poza prawem i zaczęły się aresztowania. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto zamykać członków Związku Zwolenników Konstytuanty i sieci uniwersytetów żołnierskich. Znając sens i ducha rewolucji, łatwo się domyśleć, że w ciągu tych miesięcy piotrogrodzkie kresty, moskiewskie butyrki i liczne inne podobne im więzienia prowincjonalne zapełniły się wielkimi bogaczami, znanymi działaczami, generałami i oficerami, a także pracownikami ministerstw i całego aparatu państwowego, niechcącymi wykonywać rozkazów nowej władzy. Jedną z pierwszych operacji Czeki było aresztowanie Komitetu Strajkowego Wszechrosyjskiego Związku Urzędników. Oto jeden z pierwszych okulników NKWD z grudnia 1917 roku. W związku z sabotażem ze strony urzędników okazać trzeba w terenie maksimum inicjatywy, nie wyłączając konfiskat, środków przymusu i aresztowań. I chociaż Lenin w końcu 17 roku w celu umocnienia rewolucyjnego porządku żądał bezlitosnego dławienia prób szerzenia anarchii przez pijaków, chuliganów, kontrrewolucjonistów i tym podobnych, a to znaczy, że głównym niebezpieczeństwem dla rewolucji październikowej byli według niego pijacy, zaś kontrrewolucjonistów umieszczał gdzieś w trzecim dopiero rzędzie, jednak stawiał on sprawę także znacznie szerzej. W artykule Jak organizować współzawodnictwo 7 i 10 stycznia 1918 roku Lenin proklamował jako wspólny cel oczyszczenie rosyjskiej ziemi z wszelkich szkodliwych insektów. Za insekty uważał on nie tylko wszystkie obce klasowo elementy, lecz także robotników uchylających się od pracy, na przykład zecerów piotrogrodzkich drukarni partyjnych. Oto co znaczy upływ czasu. Trudno nam teraz zrozumieć, że robotnicy ledwie stali się dyktatorami, zaraz zaczęli uchylać się od pracy dla siebie samych. A dalej. W jakiej dzielnicy wielkich miast, w jakiej fabryce, w jakiej wsi nie ma sabotażystów zwących się inteligentami? Co prawda, Lenin w tym artykule przewidywał rozmaite formy uwalniania się od insektów. Jednych się wsadzi, innych pośle do czyszczenia wychodków, jeszcze innym po odsiadce w karcerze wyda się żółte paszporty. Tu i ówdzie trzeba rozstrzelać trutnia. Do wyboru ma się więzienie albo karne roboty przymusowe najcięższego rodzaju. Wskazując i sugerując zasadnicze linie polityki karnej, Włodzimierz Ilicz proponował, aby o najlepsze metody tej czystki współzawodniczyły ze sobą komuny i gminy. Kto zaliczany był do tej pojemnej kategorii insektów,
Tego dziś nie sposób zbadać do końca. Zbyt niejednolity był skład ludności Rosji i należały do niej także izolowane, zgoła nikomu niepotrzebne, a teraz całkiem już zapomniane małe grupy. Insektami byli oczywiście ziemcy, działacze samorządu terytorialnego. Insektami byli spółdzielcy, wszyscy właściciele domów. Niemała ilość insektów była wśród nauczycieli gimnazjalnych. Insekty oblazły gęsto komitety parafialne. Insekty śpiewały w chórach cerkiewnych. Insektami byli wszyscy duchowni, a tym bardziej zakonnicy i zakonnice. Także ci zwolennicy Tolstoja, którzy przystępując do pracy w sowieckiej instytucji, albo powiedzmy na kolei, nie podpisywali obowiązkowego orzeczenia, że bronić będą sowieckiej władzy z bronią w ręku. Również demaskowali się jako insekty. Jeszcze spotkamy się z wypadkami oddawania się pod sąd. Była mowa o kolejach. Otóż bardzo wiele insektów ujawniono wśród kolejarzy i trzeba było je wyskubywać, a tego czy owego nawet pacnąć. Telegrafiści zaś, nie wiedzieć czemu, z reguły okazywali się zajadłymi insektami, bez żadnego zrozumienia dla sprawy Sowietów. Nic dobrego nie da się powiedzieć o Związku Kolejarzy, WIGŻEL i o innych związkach zawodowych rojących się od insektów, wrogo nastawionych do klasy robotniczej. Już tylko te grupy, któreśmy tu wyliczyli, dają w sumie ogromną liczbę. Robota zapowiadała się na kilka lat. A iluż to jeszcze plugawych inteligentów, rozwydrzonych studentów, rozmaitych dziwaków, poszukiwaczy prawdy i bożych opętańców, z których jeszcze Piotr I daremnie chciał oczyścić Rosję i którzy zawsze są przeszkodą dla uładzonego, surowego reżimu. I nie sposób byłoby przeprowadzić tej dezynfekcji, tym bardziej podczas wojny, gdyby stosowane były stare metody, procedury sądowej i normy prawne. Ale przyjęto zupełnie nową metodę – represję pozasądową. I tej niewdzięcznej pracy podjęła się z całym poświęceniem WCK, czyli Wszechzwiązkowa Komisja Nadzwyczajna, tak zwana Czerezwyczajka, ČK. Strażnik rewolucji, jedyny w historii ludzkości organ ścigania, łączący w jednym ręku funkcje inwigilacji, aresztu, śledztwa, prokuratury, sądu i wykonania decyzji. W 1918 roku w celu przyspieszenia zwycięstwa rewolucji, również na froncie kultury, zabrano się do patroszenia i wytrząsania z relikwiarzy szczątków świętych i patronów oraz do rekwizycji sprzętu liturgicznego. W obronie pustoszonych cerkwi i klasztorów wybuchły ludowe powstania. Tu i ówdzie bito w dzwony i wierni zbiegali się. Ten i ów z kijaszkiem. Jasne, że trzeba było jednego z drugim na miejscu rozmienić na drobne, a nie jednego wziąć pod klucz. Rozmyślając teraz nad historią lat 1918-20, trudno powiedzieć, czy wolno zaliczyć do potoku więziennego tych wszystkich, którzy zostali rozwaleni, nie dojeżdżając do celi. I w jakiej rubryce odnotować tych, których kombiedy, czyli komitety biedoty wiejskiej, załatwiały za węgłem Rady Gromadzkiej albo w Opłotkach? Czy zdążyli choćby postawić stopę na ziemi archipelagu, uczestnicy spisków, wykrywanych całymi bukietami w każdej guberni, dwa w Riazaniu, po jednym w Kostromie, Wyszlim, Wołocku i Wieliżu, kilka na Kijowszczyźnie i pod Moskwą, spisek saratowski, czernichowski, astrachański, seligierski, smoleński, bobrujski, tambowski, czembarski, wielkołódzki, mścisławski, spisek kawalerzystów i inne. Czy nie zdążyli i dlatego nie mogą być przedmiotem niniejszego opisu? Pominąwszy dzieje tłumienia znaczniejszych buntów jarosławski, rybiński, muromski, arzamaski, niektóre wypadki znamy tylko z nazwy. Wiemy na przykład o egzekucjach w Kolpinie w czerwcu 1918 roku. Ale o co poszło? Kogo rozstrzelano? I gdzie to odnotować? A jak rozstrzygnąć inną niemałą trudność? Czy wliczyć do fali więziennej, czy też wpisać na konto wojny domowej
dziesiątki tysięcy zakładników, tych o nic osobiście nieoskarżonych i nawet niespisanych najnędzniejszym ołówkiem, niewymienionych z nazwiska spokojnych obywateli, pojmanych i zabitych na postrach albo gwoli zemsty na zbrojnym nieprzyjacielu czy na zbuntowanych masach. Po wydarzeniach 30 sierpnia 1918 roku NKWD wysłał w cały teren zlecenie, aby natychmiast aresztować wszystkich prawych eserów, a spośród burżuazji i warstwy oficerskiej wziąć znaczną liczbę zakładników. No a gdyby tak na przykład po zamachu grupy Aleksandra Ulianowa, brata Lenina, wyaresztowano nie tylko tę grupę, lecz również wszystkich studentów Rosji oraz znaczną liczbę ziemców? Tak to też deklarowano zupełnie otwarcie. Łacis, gazeta Krasny Terror, 1 listopada 1980 roku. Nie wojujemy z poszczególnymi osobnikami. Likwidujemy burżuazję jako klasę. W czasie śledztwa nie szukajcie materiałów i dowodów mających wykazać, że oskarżony czynem albo słowem walczył przeciw władzy rad. Pierwsze pytanie, jakie powinniście mu zadać, to do jakiej klasy się zalicza, jakiego jest pochodzenia, jakie ma wykształcenie, jaki zawód. Te kwestie powinny właśnie decydować o losie oskarżonego. Na tym polega sens i treść czerwonego terroru. Decyzją Rady Obrony z 15 lutego 1919 roku, zapewne pod przewodnictwem Lenina, zalecało się czerezwyczajce i NKWD brać jako zakładników chłopów z tych miejscowości, gdzie zaśnieżone tory kolejowe oczyszczane są niezupełnie zadowalająco. Z tym, że jeśli śnieg z torów nie zostanie usunięty, zakładnicy będą rozstrzelani. Decyzją Sownarkomu z końca 1920 roku zezwolono brać również socjaldemokratów jako zakładników. Ale ograniczając się tylko do zwykłych aresztowań, musimy zauważyć, że już od wiosny 1918 roku zaczęła płynąć nieprzerwana, wieloletnia fala zdrajców socjalistów. Wszystkie te partie socjalrewolucjonistów, mięszewików, anarchistów, ludowych socjalistów przez dziesiątki lat tylko udawały, że walczą rewolucję, nosiły maskę i nawet idąc za to na katorgę uprawiały obłudną symulację. I dopiero gwałtowny rozwój wypadków rewolucyjnych od razu ukazał światu burżuazyjne oblicze tych socjalzdrajców. Trzeba więc było zacząć ich zamykać i to jest naturalne. Wkrótce po kadetach, po rozpędzeniu konstytuanty, po rozbrojeniu pułku Preobrażeńskiego i innych, zaczęto wyłapywać po trochu, z początku bez rozgłosu, również eserów i mięszewików. Począwszy od 14 czerwca, 1918 roku, kiedy to usunięto ich ze wszystkich rad delegatów, te areszty stały się coraz częstsze i coraz bardziej masowe. Od 6 lipca dodano do kompletu także lewicowych eserów, którzy dłużej niż inni i z większą jeszcze przewrotnością udawali sojuszników jednej konsekwentnej partii proletariatu. Od tej chwili wystarczało, że w jakiejś fabryce albo miasteczku wybuchły rozruchy robotnicze, zaburzenia, strajki. Wiele ich było latem 1918, w marcu zaś 21 roku wstrząsnęły one Piotrogrodem, Moskwą, później Kronstadtem i zmusiły rząd do wprowadzenia NEP-u, by podczas gdy nawoływano do spokoju, robiono ustępstwa i zaspokajano słuszne żądania robotnicze, ČK już zabierała się po cichu do nocnych aresztów mięszewików i eserów jako właściwych winowajców takiej ruchawki. Latem 1918 roku, w kwietniu i w październiku 1919 zamykano gromadnie anarchistów. W 1919 aresztowano tę część eserowskiego KC, która była w zasięgu ręki. Siedziała ona w butyrkach aż do procesu, który odbył się w roku 1922. W tym samym roku 1919 wybitny czekista Łacis takimi słowy pisał o mięszewikach.
Że tacy ludzie nam przeszkadzają, to za mało powiedziane. Dlatego usuwamy ich z naszej drogi, żeby nie pętali się nam pod nogami. Lokujemy ich w dobrze strzeżonym miejscu, w butyrkach, gdzie każemy im siedzieć dopóty, dopóki nie skończy się walka pracy z kapitałem. W tymże roku, 1919, zostali uwięzieni także delegaci bezpartyjnego zjazdu robotniczego, przez co nie mógł on się odbyć. Już w 1919 roku zrozumiano, jak bardzo podejrzani są nasi rodacy wracający z zagranicy. A po co? Z jakimi zleceniami? W ten sposób pakowani byli za kraty powracający z Francji oficerowie rosyjskiego korpusu ekspedycyjnego. W 1919 roku przy nader zamaszystej likwidacji prawdziwych i rzekomych spisków Centrum Narodowe, Spisek Wojskowy, w Moskwie, Piotrogrodzie i w innych miastach rozstrzeliwano według listy. To znaczy, że stawiano ludzi pod ścianką od razu, bez śledztwa i pakowano do więzień bez wyboru tak zwaną inteligencję kadetopodobną. Co to znaczy kadetopodobne? Nie monarchistyczną i nie socjalistyczną, a więc wszystkie kręgi naukowe, artystyczne, literackie, a także całe środowisko inżynierskie. Prócz pisarzy radykałów, prócz teologów i teoretyków socjalizmu, cała pozostała masa inteligencji, około 80%, istotnie była kadetopodobna. Zaliczał się do niej, zdaniem Lenina, także taki Korolenko, nędzny mieszczuch, nieumiejący uwolnić się z pęt przesądów burżuazyjnych. A talenty tego rodzaju spokojnie mogą posiedzieć jakiś tydzień w areszcie. O niektórych grupach aresztowanych wiemy z protestów Gorkiego. 15 września 1919 roku. Włodzimierz Ilicz odpowiada mu tak. Zdajemy sobie sprawę, że tu też zdarzały się omyłki. Ale też mi nieszczęście, pomyślałby kto. Też mi niesprawiedliwość. I radzi Gorkiemu nie trwonić swego czasu na lamenty zgniłych inteligentów. W styczniu 1919 roku wprowadzono obowiązkowe kontyngenty w produkcji rolnej i dla ich ściągania formuje się oddziały żywnościowe. Napotykają one wszędzie na opór, to bierny, to burzliwy. Tłumienie tego oporu także spowodowało, nie licząc rozstrzelanych na miejscu, znaczny przybór fali aresztowanych w ciągu 2 lat. Świadomie pomijamy tu całą tę wielką część przerobu czeki, wydziałów specjalnych i ref wojen trybunałów, która związana była z przesuwaniem się linii frontu i zdobywaniem miast oraz okręgów. Wspomniana już dyrektywa NKWD z 30 lipca 1918 roku zalecała ogniskować się na zadaniu bezwzględnego rozstrzeliwania wszystkich zamieszanych w białogwardyjską robotę. Ale czasem człowiek się gubi. Jak przeprowadzić linię podziału? Latem 1920 roku, kiedy wojna domowa jeszcze nie całkiem i nie wszędzie wygasła, ale nad Donem już było po wszystkim, stamtąd z Rostowa i z Nowoczerkaska dużymi partiami wysyłano oficerów do Archangielska i dalej, krypami na wyspy Sławieckie. Podobno kilka kryp zatopiono na Morzu Białym. Identyczne wypadki zdarzały się także na Morzu Kaspijskim. Otóż, czy składać to na karp wojny domowej, czy zaliczać już do okresu pokojowej odbudowy? Jeżeli w tym samym roku w Nowoczerkasku zostaje rozstrzelana kobieta w ciąży, żona oficera, za to, że ukrywała męża, to do jakiej kategorii ją wliczyć? W maju 1930 roku ogłoszono rezolucję KC o działalności dywersyjnej na zapleczu. Z doświadczenia wiemy, że każda taka rezolucja jest bodźcem do nowego generalnego dopływu aresztowanych. Jest kierunkowskazem dla nowego potoku. Szczególną przeszkodą, ale i szczególną pomocą w dziele organizacji tych wszystkich potoków był aż do 1922 roku brak kodeksu karnego, jakiegokolwiek systemu prawa karnego. Sama tylko rewolucyjna świadomość, zawsze zresztą nieomylna, dostarczała wskazówek i łapaczom, i kanalizatorom, kogo mają brać i co z nim robić.
W tym przeglądzie nie będą rozpatrywane fale kryminalistów i przestępców pospolitych. Dlatego przypomnimy jedynie, że ogólne kłopoty i braki związane z przebudową urzędów, instytucji i wszystkich praw mogły tylko sprzyjać znacznemu zwiększeniu ilości kradzieży, napadów, gwałtów, łapówek i spekulacji. Chociaż nie tak groźne dla istnienia Republiki, te przestępstwa kryminalne też były częściowo ścigane i przez dopływ aresztowanych z tego tytułu wzbierał potok uwięzionych kontrrewolucjonistów. Istniała też spekulacja o zdecydowanie politycznym charakterze, jak stwierdzał dekret Sownarkomu firmowany przez Lenina z 22 lipca 1918 roku. Winni sprzedaży, skupu albo przekazywania dla sprzedaży zarobkowej tych produktów żywnościowych, które są przedmiotem monopolu państwowego, chłop produkuje ziarno na sprzedaż, na handel, a jak inaczej może zarobkować, podlegają uwięzieniu na okres nie mniejszy niż 10 lat w połączeniu z najcięższymi robotami przymusowymi i konfiskatą całego majątku. Poczynając od tego lata, wieś z przekraczającym jej siły napięciem rok po roku oddawała swoje zbiory za darmo. Wywołało to powstanie chłopskie, a zatem ich tłumienie i nowe aresztowania. Wiemy, niewiele wiemy, o procesie Syberyjskiego Związku Chłopskiego w roku 1920. W końcu tegoż roku ma miejsce zapobiegawcze zdławienie tambowskiej chłopskiej rebelii, bez żadnego procesu sądowego. Ale największą masę ludzi z tambowskich wsi zabrano w czerwcu 1921 roku. Cała ta gubernia pokryta była siecią obozów koncentracyjnych dla rodzin chłopów, którzy brali udział w powstaniu. Szmat pustego pola otoczony był drutem kolczastym od słupa do słupa i przez 3 tygodnie trzymano tam każdą rodzinę podejrzaną o to, że ma jakiegoś męskiego przedstawiciela wśród powstańców. Jeżeli w ciągu 3 tygodni chłop nie pojawiał się, by wykupić rodzinę za cenę swojej głowy, krewniaków deportowano. Jeszcze wcześniej, w marcu 1921 roku, na wyspę archipelagu, po przejściu przez trubecki bastion twierdzy Piotra, wysłani zostali marynarze ze zbuntowanego Kronsztadu, wyjąwszy tych, których już rozstrzelano. Rok 1921 rozpoczął się od rozkazu WCK nr 10 z 8 stycznia 21 roku. Wzmóc represje w stosunku do burżuazji. Teraz, kiedy wojna domowa miała się ku końcowi, postanowiono represji nie osłabiać, lecz właśnie ją wzmóc. Jak to wyglądało na Krymie, możemy się domyśleć z niektórych wierszy Maksymiliana Wołoszyna. Latem 21 roku wyaresztowany został Społeczny Komitet Pomocy Głodującym, Kuskowa, Prokopowicz, Kiszkin i inni, próbujący powstrzymać szerzenie się w Rosji niebywałego głodu. Chodziło o to, że te dobroczynne ręce były nie tymi rękoma, którym można było pozwolić na karmienie głodujących. Pozostawiony na wolności przewodniczący tego komitetu, umierający Korolenko, nazwał pogrom komitetu najgorszym aktem politykierstwa, politykierstwem państwowym. List do Gorkiego z 14 września 21 roku. Korolenko przypomina nam też ważną cechę więzień 21 roku. Są całe przesiąknięte tyfusem. Potwierdza to Skrypnikowa i inni ówcześni więźniowie. W tym samym 21 roku już praktykowane były aresztowania studentów, na przykład Akademia imienia Timiriazewa, grupa Dojarenko, za krytykę panujących porządków, nie publiczną, ale ograniczoną do prywatnych rozmów. Wypadków takich było chyba jeszcze niewiele, bo wymienioną grupę przesłuchiwał sam Mierzyński z Jagodą, ale też wcale nie mało. Czym, jeżeli nie aresztowaniami, mógł zakończyć się nieoczekiwany, śmiały strajk studentów Moskiewskiej Wyższej Szkoły Technicznej wiosną 21 roku? Od czasów tak surowej stolpińskiej reakcji w uczelni tej przestrzegano tradycji, aby rektor wybierany był spośród jej ciała akademickiego. Tak się stało z profesorem Kalinnikowem. Spotkamy go jeszcze na ławie oskarżonych. Ale władza rewolucyjna
przysłała na jego miejsce jakiegoś przeciętnego inżynierka. Zdarzyło się to w trakcie sesji egzaminacyjnej. Studenci przerwali zdawanie egzaminów, zwołali na dziedzińcu burzliwe zebranie, nie zgodzili się na przywiezionego w teczce rektora, żądając zachowania samorządnego statutu uczelni. Później wszyscy zebrani ruszyli piechotą na ulicę Mochową, aby tam spotkać się ze studentami uniwersytetu. Oto zagadka. Jak ma się zachować w takim wypadku władza? Żadna to zagadka dla komunistów. Za czasów cara nobliwa prasa, całe inteligenckie środowisko zawrzałoby oburzeniem, precz z rządem, precz z caratem. Ale teraz inne czasy. Odnotowano nazwiska mówców, pozwolono zebranym rozejść się, przerwano sesję egzaminacyjną, ale za to w czasie letnich wakacji powybierano po jednemu w rozmaitych miejscowościach wszystkich, kogo należało. Reszta zaś manifestantów nigdy nie zobaczyła inżynierskiego dyplomu. Również w tym samym 21 roku wzmogły się i nabrały zdecydowanego kierunku aresztowania członków innych partii. Właściwie już wszystkie partie dawnej Rosji zakończyły swój żywot, wyjąwszy partię zwycięzców. O, kto pod kim dołki kopie? Ale po to, by rozpad uczynić nieodwracalnym, trzeba było widocznie, aby rozpadowi ulegli członkowie tych partii, ich kształty cielesne. Ani jeden obywatel państwa rosyjskiego, który kiedykolwiek wstąpił do jakiejś innej partii poza bolszewicką, nie zdołał uniknąć swego losu. Był z góry skazany, chyba że zdążył jak Majski i Wyszyński uciec z tonącego okrętu do komunistów. Mógł uniknąć pierwszych aresztowań, mógł dożyć, zależnie od stopnia swojej potencjalnej szkodliwości, do 1922, do 1932, nawet do 1937 roku, ale spisy były wciąż aktualne. Kolejka posuwała się naprzód. Dochodziła w końcu do niego, zamykano go albo po prostu grzecznie zapraszano gdzie należy i zadawano tylko jedno pytanie. Czy należał od do? Pytano też o jego wrogą działalność, ale o wszystkim decydowało pierwsze pytanie, jak to widzimy jasno teraz po upływie całych dziesięcioleci. Dalszy jego los mógł układać się rozmaicie. Niektórzy trafili od razu do jednego ze słynnych carskich więzień centralnych. Szczęściem wszystkie te więzienia nieźle się zachowały i niektórzy socjaliści trafiali do tych samych cel i pod nadzór tych samych strażników, z którymi zawarli już kiedyś znajomość. Innym znów proponowano wyjazd na zesłanie. O, nie na długo, na dwa, na trzy latka. Albo jeszcze lepiej, tak zwany minus, zakaz zamieszkania w tylu a tylu miastach. Możesz nawet wybrać sobie samemu miejsce pobytu, tylko tam już bardzo przepraszamy, ani kroku dalej. I czekaj, człowieku, dalszych rozporządzeń GPU. Operacja ta rozciągnęła się na długie lata, bo głównym warunkiem jej powodzenia było skrupulatne oczyszczenie Moskwy, Piotrogrodu, miast portowych, ośrodków przemysłowych, a następnie również miast powiatowych z socjalistów wszelkiego obrządku. Był to kolosalny, cichy pasjans, zasady którego były zupełnie niezrozumiałe dla współczesnych. Zarys tego przedsięwzięcia dziś dopiero możemy ocenić. Czyjś dalekowzroczny umysł wszystko zaplanował, czyjeś lubiące precyzję ręce brały bez chwili zwłoki kartę, która 3 lata przeleżała na jednej kupce i miękkim ruchem przekładały ją do drugiej. Ten, kto posiedział już sobie w centralniaku, przerzucany był na zesłanie. I to jak najdalej. Kto miał za sobą minus, również na zesłanie, ale już poza zasięgiem minusa. Z zesłania na dalsze zesłanie. Później znów do centralniaka, ale już innego. Ileż cierpliwości mieli ludzie, co rozkładali ten pasjans. I bez hałasu, bez lamentów, stopniowo zapodziewali się ci z innych partii, tracili wszelkie kontakty z ludźmi i miejscowościami, gdzie znano dawniej ich rewolucyjną działalność. I tak oto niepostrzeżenie i niewzruszenie przygotowywano pełne unicestwienie tych, którzy niegdyś perorowali na studenckich wiecach i dumnie dzwonili carskimi kajdanami. W trakcie operacji Wielki Pasjans zlikwidowano fizycznie większość dawnych katorżników politycznych, bowiem właśnie eserzy i anarchiści
Nie zaś socjaldemokraci obrywali najcięższe wyroki od carskich sędziów. Właśnie ich było najwięcej na dawnej katordze. Kolejność procesu likwidacji miała jednak w sobie coś sprawiedliwego. W latach 20. tym ludziom proponowano podpisywanie deklaracji, wyrzeczenie się swoich partii i swojej ideologii. Niektórzy odmawiali i w naturalny sposób szli na pierwszy ogień, inni podpisywali i zyskiwali przez to kilka lat życia. Ale ich kolej nieubłaganie nadchodziła i nieubłaganie spadały także ich głowy. Wiosną 22 roku nadzwyczajna komisja do walki z kontrrewolucją i spekulacją, dopiero co przemianowana na GPU, zdecydowała się na ingerencję w życie cerkwi. Trzeba było przeprowadzić także cerkiewną rewolucję, zmienić skład hierarchii, mieć tam ludzi, którzy jednym uchem nasłuchiwaliby głosu niebios, drugim zaś głosu Łubianki. Takie nadzieje można było łączyć z członkami tzw. ruchu żywej cerkwi, ale bez pomocy z zewnątrz nie mieli oni szans owładnięcia aparatem kościoła. W tym celu aresztowany został patriarcha Tichon i przeprowadzono dwa hałaśliwe procesy zakończone egzekucjami. W Moskwie sprawę kolporterów orędzia patriarszego, w Piotrogrodzie sprawę metropolity Beniamina, który stał na przeszkodzie próbom przekazania władzy w ręce działaczy żywej cerkwi. W guberniach i powiatach to tu, to tam aresztowano metropolitów i archijerejów, a już za grubymi rybami, jak to zwykle, szły ławice drobnicy, protojereje, zakonnicy i diakoni, o których gazety nie pisały. Wsadzano tych, którzy przeciwstawiali się nowinkarskim zapędom ruchu żywej cerkwi. Duchowni stanowili stałą część codziennego połowu. Srebro ich siwizny migało w każdym transporcie sołowieckim. Wpadały, poczynając od wczesnych lat 20., grupy teozofów, mistyków, spirytystów. Grupa profesora Palena zawiniła tym, że prowadziła protokoły rozmów z duchami. Stowarzyszenia religijne, filozofowie z kółka Mikołaja Bierdiajewa. Mimochodem zostali też rozgromieni i wyaresztowani wschodni katolicy, zwolennicy Włodzimierza Sołowiowa, grupa Abrikosowej. Rozumie się samo przez się, że pakowano za kraty także tych, co byli katolikami par excellence, polskich księży. Jednak pełne wykorzenienie religii w kraju, które w latach 20. i 30. stanowiło jedno z ważniejszych celów działalności GPU NKWD, mogło być osiągnięte tylko drogą masowych aresztowań samych wierzących prawosławnych. Intensywnie chwytano zatem, wsadzano i zsyłano zakonników i zakonnice, którzy tak bardzo zaczerniali obraz dawnego rosyjskiego życia. Wyłapywano i sądzono aktyw parafialne. Kręgi rozchodziły się coraz szerzej i oto już garściami chwytano po prostu wiernych, starych ludzi, zwłaszcza kobiety, które z większym uporem trzymały się wiary i które teraz w etapowych więzieniach i w obozach długie lata nosiły przezwisko mniszek. To prawda, mówiło się, że aresztują i sądzą ludzi nie za samą wiarę, tylko za głoszenie swoich przekonań i wychowywanie dzieci w tym duchu, jak to pisała Tania Chodkiewicz. Modlić się nikt ci nie zabrania, lecz tak, by słyszał tylko Bóg. Za ten wiersz dostała 10 lat. Człowiek wierzący, że dane mu było poznać prawdę, zmuszony jest ukrywać ją przed własnymi dziećmi. Wychowywanie dzieci w duchu religijnym zaczęto w latach 20. kwalifikować według artykułu 58.10, to znaczy jako agitację kontrrewolucyjną. Co prawda, jeszcze w trakcie rozprawy podsądny mógł zaprzeć się wiary. Niezbyt często, ale zdarzało się czasem, że ojciec deklarował odstępstwo i zostawał na wolności, aby móc dzieci wychowywać. Matka zaś szła na solówki. Przez wszystkie te dziesięciolecia kobiety przejawiały o wiele większą stałość i żarliwość. Wszystkim skazanym za religię dawano dychę, najcięższy w tych czasach wyrok. Czyszcząc z brudów większe miasta, by przygotować teren dla przyszłego czystego społeczeństwa, w tych właśnie latach, zwłaszcza w 1927 roku,
Razem z mniszkami przysyłano na Wyspy Sławieckie również prostytutki. Miłośniczki lekkiego życia i ziemskich uciech dostawały z lekkiego paragrafu po 3 lata. Warunki istniejące w więzieniach i punktach etapowych oraz w samym obozie sławieckim nie przeszkadzały im w ciągnięciu zysków ze swego rzemiosła od nadzorców i konwojentów. Toteż po 3 latach z wypchanymi walizkami wracały do punktu wyjścia. Skazanym zaś za wiarę odcięto wszelką możliwość powrotu do dzieci i ojczystych stron. Już we wczesnych latach 20. pojawiły się potoki o jednolitym składzie narodowym. Chwilowo nieduże nawet jak na peryferię, skąd płynęły, a cóż dopiero, mierząc rosyjskim łokciem, musawatystów z Azerbejdżanu, dasznaków z Armenii, gruzińskich mięszewików i turkmentów, basmaczy, czyli zbójników, sprzeciwiających się ustanowieniu sowieckiej władzy w Azji Środkowej. Pierwsze środkowoazjatyckie sowiety deputatów składały się w znacznej większości z Rosjan i widziano w nich instytucje rosyjskie. W 1928 roku wyaresztowano pełny skład organizacji syjonistycznej Hechaluz, jako że nie potrafiła wykazać się należnym pędem do internacjonalizmu. Wśród następnych pokoleń ustaliło się przekonanie, że lata 20. były okresem niczym nieskrępowanej, rozpasanej wręcz wolności. W tej książce natkniemy się jeszcze na ludzi, którzy inaczej lata 20. widzieli. Bezpartyjni studenci w tych czasach walczyli o autonomię wyższych uczelni, o prawo do zebrań, o zmniejszenie w programie studiów nadmiernego balastu wychowania politycznego. Odpowiedzią były aresztowania. Mnożyły się w okresach przedświątecznych, np. przed 1 maja 1924 roku. W 1925 studenci leningradcy, było ich około 100, dostali po 3 lata więzienia w politizolatorze za czytanie emigranckiego pisma Socjalistyczny Wiestnik i studiowanie dzieł Plechanowa. Za swoich młodych lat sam Plechanow za demonstrację antyrządową pod Soborem Kazańskim wykpił się znacznie lżejszą karą. W 1925 roku zaczęto już aresztować pierwszych bardzo młodych trockistów. Dwóch naiwnych żołnierzy Czerwonej Armii, pomnych na rosyjską tradycję, zaczęło zbierać pieniądze na rzecz aresztowanych trockistów i też trafiło do politizolatora. Rozumie się, że ciosy wcale nie omijały klasy byłych wyzyskiwaczy. Przez całe lata 20. trwało nękające polowanie na byłych oficerów, którzy się jakoś uchowali, i białych, co nie zasłużyli sobie na rozstrzelanie podczas wojny domowej, i biało-czerwonych, którzy mieli za sobą służbę w obu armiach po kolei, i carsko-czerwonych, którzy jednak nie cały czas spędzili w Armii Czerwonej albo mieli w przebiegu kariery służbowej jakieś luki niewyjaśnione czarno na białym. Było to nękanie. Wyrok bowiem nie zapadał od razu, tylko ciągnęły się bez końca. To też był pasjans. Wciąż nowe kontrole, kłopoty z pracą, z meldunkiem. Zamykano ich, potem puszczano na wolność, znów ich zamykano. Ale stopniowo prawie wszyscy znaleźli się w obozach, skąd nigdy już nie mieli wrócić. Jednakże wysłanie oficerów na archipelag bynajmniej sprawy nie załatwiło. Problem tu się dopiero zaczynał. Były przecież jeszcze matki, żony i dzieci oficerów. Poddając rzecz społecznej analizie, jak zwykle nieomylnej, łatwo było sobie wyobrazić, jakie nastroje panują w tych rodzinach po aresztowaniu ojca. Tym samym ci ludzie zmuszali wręcz władzę, by ich także aresztować. Więc ten potok także popłynął. W latach 20. ogłoszono amnestię dla kozaków, którzy uczestniczyli w wojnie domowej. Z wyspy Lemnos wrócili do Rosji na Kubań, dostali ziemię. Później wszystkich wsadzono za kraty. Przycupnęli w ukryciu i stopniowo byli wyłapywani także wszyscy byli urzędnicy państwowi. Maskowali się chytrze, korzystając z tego, że nie wprowadzono jeszcze w Republice ani systemu paszportowego, ani jednolitych książeczek pracy, i wkręcali się do sowieckich instytucji. Ratowały sprawę w takich razach jakieś przejęzyczenia, przypadkowe spotkania, sąsiedzkie donosy,
to znaczy raporty bojowe. A czasem zupełny przypadek. Niejaki Mowa przechowywał u siebie spis wszystkich byłych pracowników aparatu sprawiedliwości pewnej guberni. W 1925 roku znaleziono ten spis przypadkowo i wszystkich wymienionych w nim rozstrzelano. W ten sam sposób płynęły rzeki aresztowanych za ukrywanie pochodzenia społecznego, za pochodzenie społeczne. Były to szerokie pojęcia, zamykano potomków rodów szlacheckich jako szlachetnie urodzonych, zamykano ich rodziny i wreszcie, nie bardzo wiedząc o co chodzi, zamykano też tych, którym przyznano niegdyś tak zwane szlachectwo osobiste, to znaczy po prostu każdego, kto otrzymał swego czasu dyplom uniwersytecki. A skoro już zamknięto, to nie ma drogi powrotnej. Sprawa nie do odrobienia. Strażnik rewolucji nie może się mylić. Nie, jednak istnieje droga powrotna. Są to wątłe, chuderlawe prądy przeciwbieżne. Ale czasem wyrywają się one na powierzchnię. Tu przypomnimy pierwszy z nich. Wśród szlacheckich i oficerskich żon czy córek trafiały się nierzadko kobiety wyjątkowych zalet osobistych i dużej urody. Niektóre z nich potrafiły wrócić do dawnego życia przebojem, wąskim korytem wiodącym wstecz pod prąd. Były to te, które dobrze zapamiętały, że żyje się tylko raz i że nie ma nic droższego nad własne życie. Zaofiarowały więc swoje usługi GPU NKWD w charakterze informatorek czy współpracowniczek. Jak tam która, te, które komuś wpadły w oko, zostawały przyjęte i były to najwydajniejsze z informatorek. Okazywały GPU ogromną pomoc i cieszyły się pełnym zaufaniem byłych ludzi. Wymienia się wśród nich ostatnią księżnę Wjazjemską, wybitną porewolucyjną donosicielkę. Donosicielem był także jej syn na Sołówkach i Konkordię Nikołajewnę Josse, niewiastę wyjątkowych zapewne zalet. Męża jej oficera rozstrzelano w jej obecności, ją samą zesłano na Sołówki, ale zdołała wyblagać sobie powrót i w pobliżu Wielkiej Łubianki prowadziła później salon, który odwiedzany był chętnie przez dygnitarzy z tej instytucji. Po raz wtóry wsadzono ją dopiero w roku 1937 razem z jej klientami z paczki jagody. Śmieszne to, ale mocą niedorzecznej jakiejś tradycji został nam w spadku po dawnej Rosji polityczny Czerwony Krzyż. Miał trzy oddziały. Moskiewski, Pieszkowa, pierwsza żona Maksyma Gorkiego, Winawer, Charkowski, Sandomirska i Piotrogrodzki. Moskiewski oddział był grzeczny i aż do 1937 roku nie rozpędzono go. Piotrogrodzki zaś, stary ludowiec Szewcow, kulawy Hartman, Koczerowski, zachowywał się nieznośnie. Bezczelnie wtrącał się do politycznych spraw, szukał poparcia u starych więźniów Schlisselburga, jak Noworuski, współoskarżony w procesie Aleksandra Ulianowa, i pomagał nie tylko socjalistom, lecz również KR-om, kontrrewolucjonistom. W 1926 roku oddział został rozwiązany, zaś jego działacze poszli na zesłanie. Mijają lata i zaciera się w pamięci to, czego się nie odświeża wspomnieniem. W dalekiej perspektywie lat wspominamy rok 1927 jako bezpieczny i syty rok jeszcze nieskróconego o głowę NEP-u. Tymczasem był to rok pełen napięcia. Dygotał od gazetowych eksplozji i uważany był u nas, bo tak sugerowano, za przedświt rewolucji światowej. Zamordowaniu posła sowieckiego w Warszawie, którego opisy zalewały całe kolumny czerwonych dzienników, Majakowski poświęcił cztery wiersze pełne piorunów. Ale maszcie kłopot. Polska składa wyrazy żalu. Samotnego zabójcę posła Wojkowa pakują tam do więzienia. Jak się zdaje, monarchista Borys Kowerda godził osobiście w Wojkowa, komisarz do spraw wyżywienia Okręgu Uralskiego. Wojkow w lipcu 18 roku odpowiadał za egzekucję rodziny carskiej i usunięcie śladów rozstrzelania, poćwiartowania zwłok, ich spalenie i rozsypanie prochów. Jak tu więc i wobec kogo zastosować dyrektywę poety? Spójnią, pracą i hartem w pomście na szczutej sforze ukręcić karki. Na kim tu mścić się?
Komu ukręcać karki? Otóż tu właśnie zaczęła się tak zwana wojskowa branka. Jak zawsze, jak przy każdej ruchawce i w każdej chwili napięcia, idą pod klucz byli ludzie. Idą anarchiści, eserzy, mięszewicy, albo po prostu inteligencja. Bo faktycznie kogo tu aresztować w ośrodkach miejskich? Przecież nie klasę robotniczą. Ale inteligencja kadetopodobna już była nieźle przetrzebiona po 1919 roku. Czy nie czas zatem zabrać się do inteligencji, która wmawia sobie, że jest postępowa? Wziąć pod lupę studentów. Tu też Majakowski zgłasza się w samą porę. Myśl o komsomole przez dni i tygodnie. Własnych szeregów nie spuszczaj z oka. Czy wszyscy komsomolcy tej nazwy są godni? Czy może to tylko komsomolcy na pokaz? Wygodny światopogląd rodzi wygodny termin prawny. Profilaktyka społeczna. Wchodzi on w użycie, zostaje zaakceptowany, jest zrozumiały dla wszystkich. Jeden z szefów budowy kanału białomorskiego, Łazarz Kogan, już wkrótce tak powie. Wierzę, że osobiście jest pan zupełnie niewinny, ale jako wykształcony człowiek powinien pan przecież rozumieć, że prowadzona była szeroka, zapobiegawcza akcja społeczna. I rzeczywiście, kiedyż wziąć pod klucz tych wszystkich niepewnych paputczyków, całą tę chwiejną i przegniłą inteligencję, jeżeli nie w przededniu wojny o rewolucję światową. Kiedy wielka ta wojna się zacznie, będzie już za późno. I zaczyna się w Moskwie planowe przeczesywanie dzielnicy za dzielnicą. Wszędzie ktoś musi być aresztowany. Hasło brzmi, tak huknąć pięścią w stół, żeby świat wzdrygnął się ze zgrozy. Do ubianki i butyrek ciągną nawet we dnie suki, samochody osobowe, ciężarówki kryte plandeką, otwarte dorożki. Korek w bramie, zator na dziedzińcu. Nie można nadążyć z wyładunkiem i rejestracją zatrzymanych. To samo w innych miastach. W Rostowie nad Donem, w piwnicach domu numer 33, podłoga tak już była zatłoczona, że aresztowana Bojko ledwie znalazła miejsce siedzące. Typowy przykład tej samej fali. Kilkudziesięciu młodych ludzi urządza sobie jakieś wieczorki muzyczne nieuzgodnione z GPU. Słuchają muzyki, później piją herbatę. Pieniądze na tę herbatę, jakieś kopiejki, zbierają sami składkowym sposobem, też tego z nikim nie uzgadniając. Jasne, że muzyka to tylko parawan, za którym kryją się kontrrewolucyjne nastroje. Składki zaś zbierane są nie na żadną herbatę, tylko na pomoc dla zdychającej burżuazji międzynarodowej. Będą więc wszyscy aresztowani. Obrywają od 3 do 10 lat. Anna Skrypnikowa 5. Zaś podżegacze, uporczywie nie przyznający się do winy, Iwan Nikołajewicz, Warięcow i inni, zostają rozstrzelani. Albo znowu, w tym samym roku, gdzieś w Paryżu, zwołany zostaje emigrancki zjazd koleżeński byłych wychowanków Puszkinowskiego liceum w Carskim Siole. Pisze się o tym w gazetach. Jasne, że to intryga śmiertelnie rannego imperializmu, i oto zostają aresztowani wszyscy byli licealiści pozostali jeszcze w ZSSR. A dla kompletu także wychowankowie innej, podobnie uprzywilejowanej uczelni o profilu prawniczym. Jedynie umiarkowana pojemność Slona, Sławiecki Łagier Osobowo Naznaczenia, czyli Sławiecki Obóz Specjalny, ogranicza chwilowo rozmiary wojkowskiej branki. Ale już rozpoczął się rakowaty rozrost archipelagu Gułag i wkrótce przerzuty pokryją cały kraj. Nowy przysmak spodobał się i wzbudził nowe apetyty. Pora już zadać mocny cios inteligencji technicznej, zbyt dufnej, przekonanej, że jest niezastąpiona i nienawykłej do chwytania w lot rozkazów. Właściwie to nigdyśmy nie mieli zaufania do inżynierów. Na tych fabrykanckich lokajów i pucybutów od pierwszych chwil rewolucji dawaliśmy zdrowe, robotnicze baczenie i trzymaliśmy ich pod kontrolą. Jednak w okresie odbudowy pozwalaliśmy im pracować w naszych zakładach, całą siłę klasowego natarcia kierując przeciw reszcie inteligencji. Ale w miarę jak dojrzewało nasze kierownictwo gospodarcze, WSNH i Gosplan, czyli
Wszechzwiązkowa Rada Gospodarki Narodowej i Państwowy Komitet Planowania, w miarę jak zwiększała się ilość planów, w miarę jak te plany ścierały się wzajemnie i spychały,